Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dominik Rafikowy Ordman, a dzisiaj moim gościem jest Tobiasz Agresivo Siba. Hejka, hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym zacząć od początków Twojej przygody w LoLu na polskiej scenie. Jak wyglądały Twoje początki? Zaczynałeś w Katastrofie Awionieckiej, a jaki zespół najlepiej wspominasz? No najlepiej wspominam na pewno, jeśli chodzi o osiągnięcia, to Devil's One, ale też bardzo dobrze wspominam Szatę Maga, taki nasz składzik ziomali z TeamSpeaka, gdzie też próbowaliśmy się wbić do topki Polski, więc na pewno te dwa składy to były lata 2018-2019. Jeśli chodzi właśnie o Devil's One, to jak bardzo ta organizacja wpłynęła na ciebie jako gracza, bo jednak to była chyba twoja taka pierwsza, najbardziej poważna organizacja, nie? Tak, to na pewno był taki pierwszy profesjonalny team, gdzie mieliśmy, wiesz, cały czas byliśmy w Gaming Coucie. To znaczy miałem to samo w 2018 w hiszpańskiej drużynie, G2 Vodafone, ale to był taki bardziej testowy split, gdzie od razu po tym splicie uznałem, że wolę wrócić do Polski. Ale tak naprawdę no, na pewno rozwinąłem skrzydła i to na pewno muszę powiedzieć, że zawdzięczam HCM-u jak najbardziej. Raczej on tak jakby powiedziałbym, że wykierował moje początki kariery, więc no tam w Devil's One wiadomo, że i od osiągnięć, i od tego tak jakby schedule'u, żeby nauczyć się jak wykorzystać dzień, jak dobrze tak jakby użyć swój practice, wszystkie te rzeczy podstawowe, czyli jakieś tam praca z trenerem personalnym, praca z jakimś psychologiem i w ogóle, więc na pewno Devil's One w tym najbardziej pomogło. Czyli po prostu tych pięciu kucharzy, tak, cały sztab trenerski wdawał, tak? Bo pamiętam, że wtedy z tego memowano, ale z perspektywy czasu chyba to było dla ciebie owocne. Tak, no na pewno chodzi o samą wygodę życia i no, życie w EPC to było naprawdę coś niesamowitego. Nie mieliśmy w fakcie 11 kucharzy, był jeden, ale no, robił robotę, tak, więc. No tak, tak. Byś porównał w ogóle, miałeś podobny gaming house przez całą swoją karierę potem, czy były niższe standardy w Misfits czy w BDS-ie? Na pewno też ogromny standard, taki, że po prostu najwyższa klasa, bym powiedział. A w Misfits było to, wydaje mi się, że troszkę gorzej. I teraz na przykład, jeśli jestem w Berlinie, to jest praktycznie gaming house identyczny co do Misfits, a ten gaming house w Genewie, w BDS, jest naprawdę niesamowity. Tam jest wszystko, co chciałbyś mieć. Tam jest na przykład nawet jakieś tam wszystkie rzeczy do grania, jakieś bilardy, piłkarzyki, jakieś tam wrzutki, rzeczy do jakiegoś VR-u i tak dalej, więc no tam naprawdę te rzeczy są na najwyższym poziomie. Lodówki na klucz, na QR code w telefonie i w ogóle, więc to naprawdę była najwyższa klasa, jeśli chodzi tutaj o LEC i o Misfits, bo wiadomo, że tak jakby żyłem w Misfits przez 2 lata w gaming house, tak jakby no żyłem, powiedzmy, że razem z main teamem, tak? Więc mogę porównać te warunki, to jest praktycznie takie samo mieszkanie, office bardzo podobny i to jest raczej dużo gorsza perspektywa EPC i tego gaming house'u w Genewie, ale też jest bardzo fajnie, nie ma co narzekać, ale no, byłem bardzo przyzwyczajony do takiego ogromnego, wysokiej klasy gaming house'ów. Czyli możesz powiedzieć, że EPC zawyżyło twoje standardy? Troszkę tak, na pewno też. No wiadomo, że w EPC nie mieliśmy tak jakby dwóch oddzielnych, że apartament i office, tylko po prostu wszystko było w jednym budynku, więc tylko wstajesz i idziesz sobie piętro niżej do komputera, to na pewno było i trochę wygodne, ale też inaczej wyglądał twój dzień. Ale no wydaje mi się, że ja ogólnie miałem dosyć duże szczęście w mojej karierze, że te wszystkie gaming house'y były po prostu insane, jedne z najlepszych w Europie, jeśli nie najlepsze, więc no tak, no jestem trochę rozpieszczony, można powiedzieć. Jednak chciałbym jeszcze wrócić właśnie do Devil's One i do drużyny, z którą wtedy grałeś, tak? Bądź co bądź, masz ze sobą trzech kompanów. Cieszysz się, że znowu możesz z nimi grać? No to znaczy, ja się bardzo cieszę, bo to są moi przyjaciele, bardzo ich lubię, ale wiadomo, że ja podchodzę do tego sportowo. Jeśli będziemy tak jakby grać słabo, jeśli oni będą grali słabo, to nie jest tak, że będę się cieszył, bo to moi przyjaciele, tylko bardziej mnie obchodzą wyniki niż to, czy gram z przyjacielem, czy nie. To jest po prostu dalej tak jakby moja pasja, tak jak podchodzę do tego jak do sportu, więc wolałbym oczywiście zgarniać dużo większe wyniki i tak dalej, niż żeby mi zależało, czy gram z osobą, z którą lubię, tak?
Ale i tak, no wiadomo, jesteśmy w Elysii, więc jak na razie jesteśmy tutaj po to, żeby się uczyć. Każdy raczej wiedział, że początki mogą być trudne, ale ja się jak najbardziej cieszę, że mogę spędzać ten czas z nimi. Czuję, że oni się bardzo rozwinęli jako zawodnicy przez ten czas, bo wiesz, minęły te 3 lata. No myślę, że Cinkrof na pewno dojrzał. Ma trochę dużo mniejsze ego, bym powiedział. Dużo łatwiej się z nim rozmawia, na przykład jakieś argumentacje. Tak jest, że po prostu, gdy chcesz mu coś wytłumaczyć, on faktycznie tego słucha i to rozumie. W Devil's One bywało różnie, że po prostu były takie kłótnie, gdzie ludzie nawet nie chcieli usłyszeć argumentu, który miałby sens, tylko po prostu chcieli mieć rację. Więc na pewno w tym aspekcie Cinkrow by dorośli. Jeśli chodzi o Roberta, wydaje mi się, że Robert dużo się nie zmienił, jeśli chodzi o cały jego charakter. Na pewno zimprówował pod względem mechanicznym i grania na linii i tak dalej. Poruszanie się na mapie to jest rzecz, która jest bardzo trudna i ona się cały czas zmienia z metą, więc wiadomo, że trzeba się cały czas adaptować. Więc na pewno indywidualnie Robert podniósł swoje umiejętności, także po prostu jakieś, wiesz, granie na linii, granie teamfightów i w ogóle granie jakimiś postaciami na wyższym levelu. A Cinkrow bardziej się rozwinął jako właśnie taka osoba i taki teammate. Też na pewno jako przywódca, bo wtedy w Devil's One dopiero zaczynał jako lider drużynowy, tak? Tak, wydaje mi się, że no ciężko powiedzieć, czy taki typowy przywódca, ale na pewno był kreowany w tamtym okresie na takiego. Teraz jest, wydaje mi się, że podobnie na pewno jest jednym z tych bardziej doświadczonych graczy tutaj, razem ze mną, bym powiedział, tak. I wydaje mi się, że no, obaj tak bardzo dużo rozmawiamy o grze, próbujemy pomóc innym ludziom i tak dalej. Głównie my udzielamy się na review, gdy oglądamy jakieś mecze, dajemy jakieś pomysły i tak dalej. Więc no tak, dokładnie tak. Chciałbym jeszcze spytać o jednego zawodnika, a mianowicie Oracle'a. Czy on według Ciebie też ma szansę, żeby się dostać do Raca w przyszłości? Czy jak według Ciebie wygląda jego sufit? Jak się w ogóle śledziłeś jego losy? Ciężko powiedzieć, bo od bardzo dawna, tak jakby nie wiem, ile Laker po prostu wnosi do drużyny. Pamiętam, że w Devil's One jego rola po prostu była taka, że ma po prostu dobrze zagrać teamfighty i był bardzo dobry mechanicznie, więc faktycznie kierował te gry i można by było mu powierzyć lead i wiedziałeś, że zagra na wysokim poziomie. Wydaje mi się, że zdecydowanie jego indywidualna gra pozwoliłaby mu na granie w LEC. Tylko, że nie wiem, jak to jest z jego głową. Wydaje mi się, że na pewno też wydoroślał. Bardzo dawno z nim nie gadałem, jeśli chodzi o takie aspekty gry, aspekty drużynowe, więc ciężko mi się wypowiedzieć, ale na pewno byłoby miejsce dla niego w LEC. Jestem tego pewien. Też chciałbym zapytać o Matisławę, ale aktualnie gra w drugiej lidze niemieckiej, też trudno go oceniać chyba aktualnie. Tak, też z nim dawno, dawno nie gadałem, nie miałem z nim żadnego kontaktu i faktycznie jak on jest teraz w tej drugiej lidze, to raczej nie oglądam jego meczy, no nie widziałem żadnego praktycznie. Ale no co, Mati zawsze też był na wysokim poziomie indywidualnie, szczególnie na jego własnych postaciach typu Zoe i tak dalej. Wszystko u Matisława chodziło o głowę, tak, i o mental state, takie przygotowanie mentalne do gry, jak podchodził do tych meczy, więc jeśli tak jakby był na drodze, żeby to improwować i tak dalej, no to super dla niego, ale no nie śledzę meczy, więc no nie mogę się wypowiedzieć tak szczerze. Chciałbym jeszcze zapytać, czy żałujesz jakiejś decyzji w twojej karierze lub serii, która mogła się w ogóle inaczej potoczyć z perspektywy czasu? Serii na pewno żałuję, szczególnie no, EU Masters versus Fnatic, ta piąta mapa i ten półfinał. I teraz tak jak patrzę z perspektywy na to, nie mam pojęcia, jak mogliśmy przegrać ten mecz i wydaje mi się, że jakbyśmy wygrali ten półfinał, to finał by był bardzo prosty i każdy o tym wie. Gadałem z każdym graczem z K-Corp i z każdym graczem tak jakby z tego byłego Misfits. Każdy wiedział, że byśmy się przejechali po K-Corp, bo byliśmy okropnie insane drużyną w tamtym momencie, wydaje mi się. I po prostu ten półfinał, nie wiem, co się stało, no na pewno były takie jakieś tam problemy indywidualne, jakieś tam, nie wiem, jak to powiedzieć, no były osoby, które miały jakieś tam problemy i nie mogły się na przykład skupić na meczu i tak dalej, ale to nie można tego używać jako excuse. Po prostu zabrakło nas w tym dniu, to był raczej najważniejszy mecz, bo wydaje mi się, że jakbyśmy wygrali wtedy ten półfinał, poszlibyśmy do finału i pokazali się na K-Corp i byśmy może na nich nawet wygrali, wtedy to LEC byłoby dużo łatwiejsze dla mnie w tamtym momencie, ale czy jakaś inna decyzja? Decyzji raczej nie. Wydaje mi się, że moja kariera toczy się w fajnym tempie. Nie podejmowałem żadnych risk i decyzji. Raczej wszystko wychodziło na plus. No, wydaje mi się, że smart decyzję podejmowałem w swojej karierze i raczej żadnej nie żałuję. A ta seria głównie tylko ta na Fnatic, czy jakaś inna? Raczej nie. Wydaje mi się, że
na takie wyniki zasługiwałem na jak tak jak grałem, więc było okej. Jeszcze mi się przypomina w tle też na Fnatic Rising, ale z 2019. Wtedy ten finał, nie? Z Devil's One. Tak, to wtedy też myślałem, że bardzo łatwo wygramy ten mecz, tak szczerze. Teraz się na przykład śmiejemy z Robertem, że zazwyczaj przegrywamy na Fnatic, bo to był 2019, przegraliśmy na Fnatic, teraz ja przegrałem w półfinale na Fnatic i teraz w tym EU Masters ostatnim w grupie odpadliśmy na Fnatic, więc no, Fnatic to jest drużyna, która za każdym razem nam nie wygrywa. W tamtym tygodniu jeszcze do tego Fnatic nam nie wygrało w LEC, więc wiesz, jakaś ta klątwa jest. I to też mało tego była gra do wygrania. Zdecydowanie, to był dokładnie free win. Nagrywamy to 3 lipca, więc nie wiem, kiedy widzowie to zobaczą, ale no, podaję tą informację. Też do Misfits potem wrócimy, jak wspomniałeś przed chwilą, że tamtej serii żałujesz. Do niej będę chciał osobno jeszcze wrócić, nie? Bo to był. Wydaje mi się, że ta seria mogła całkowicie odmienić twoją karierę w tym roku. Nie tylko Tak, ja się twoją. zgadzam. I wydaje mi się, że to był ogromny upset, że przegraliśmy ten mecz. Raczej każdy nas stawiał w roli faworyta i żeby to był bardzo ciekawy finał EU Masters Misfits kontra Kaker. To by było idealne zwieńczenie tego roku, tej całej rywalizacji. No naprawdę strasznie żałowałem, że nas zabrakło w tym finale i że przegraliśmy ten mecz, ale it is what it is. Ale o tym jeszcze pewnie za kilkanaście minut pogadamy. A teraz chciałbym jeszcze nawiązać do Devil's One, Akademii, jeśli o to chodzi, bo jednak przyczyniłeś się do wypromowania naprawdę dobrych graczy, tak? Miwak, Koro, jeszcze Melonik był w tryoutach do Devil's One z Counting Grounds. Czujesz się lekko odpowiedzialny za ich sukces, czy może nie aż tak? Tak szczerze, nie bardzo. Wydaje mi się, że każdy z nich miał niby takie podejście, że próbują tak jakby no, być lepsi ode mnie, tak? Jakoś mnie gonić i w tym aspekcie, że po prostu nie wiem, pracować i grać lepiej ode mnie, bo raczej właśnie już wtedy byłem tak na tym topowej, tak jakby, nie wiem, top 1, top 2 razem z Ibo chyba w Polsce, tak? Więc no może jakoś tam motywacyjnie, coś takiego, że chcieliby się po prostu lepsi ode mnie, ale raczej nie chciałbym zabierać im kredytów, bo wydaje mi się, że każdy z nich po prostu zasłużył na to, gdzie jest, tym, że tryhardowali, tym, że są dobrzy. I to nie była wcale moja zasługa i wydaje mi się, że po prostu zasłużyli na to, gdzie są oni sami, swoim skillem i raczej nie była to moja zasługa. I chciałbym jeszcze zapytać, jak działał Devil's One z Counting Grounds? Czy miałeś z tymi zawodnikami dużo kontaktu, czy jednak działałeś się jak całkowicie osobne twory? Bo oczywiście zamienialiście się czasami miejscami w pewnym składzie, tak oni grali dwie, wtedy jedną kolejkę chyba w składzie Akademii, w głównym składzie. Tak, coś tam graliśmy na siebie jakieś scrimy, tak szczerze nie pamiętam już tych czasów zbytnio. Raczej nie mieliśmy jakoś dużo takiego kontaktu. Pamiętam, że był taki moment, gdzie faktycznie mieliśmy razem bootcamp VPC i zrobiliśmy na parę dni jakoś tam wymianę kilku graczy, że paru graczy grało scrimy tutaj, paru tutaj. Ale tak ogólnie raczej to nie było jakiś taki twór tego, żeby robić ten man roster i cały czas improwować i tak dalej razem, tylko po prostu raczej to były dwie osobne rzeczy, które skupiały się na czym innym. To był bardziej taki twór na przyszłość, gdy faktycznie ten główny skład mógł gdzieś odejść, tak przy jakichś transferach i tak dalej. I to były takie postacie, które po prostu w przyszłości mogą jakoś oddać organizacji, tak? Raczej coś takiego na to wyglądało, bo chyba z tego co pamiętam, nie graliśmy jakoś dużo na siebie, nie pomagaliśmy sobie tak nawzajem, żeby, nie wiem, uczyć kogoś jakichś specjalnych rzeczy. Ale no co, no, znamy się, pamiętam, nagrywaliśmy tam jakieś filmiki, byliśmy razem w WPC przez jakiś czas, więc na pewno tam się polubiliśmy, zostaliśmy jakimiś tam kumplami i na pewno kilka z tych znajomości zostało na dłużej. Czy niektóre bardziej, czy niektóre mniej, to już wiadomo, że kto jak chciał i kto z kim się lubił, a kto nie, ale to był fajny czas i dało mi to fajne znajomości, tak jak no, wiesz, no, kilku z tych graczy gadam z nimi na co dzień, więc bardzo fajny czas. W ogóle śledzisz Kaoru, niektórych tych zawodników, bo jednak z perspektywy czasu naprawdę wychowałeś dużo talentu. Czajek, Sinmiwak mimo wszystko. No, czy ja wychowałem, to raczej nie mi oceniać. Wydaje mi się, że akurat nie była to w żaden sposób moja zasługa. Ale na pewno na przykład podobało mi się to, że chłopaki w finale Ultraligi nam pomogli wygrać, tak? To wiadomo, że Sinmiwak i Czajek bardzo dużo się przyczynili do tego pierwszego zwycięstwa kontra
Kontra, co już to było? To było Rogue Academy, coś takiego? Ago Rogue już wtedy to było, już nie pamiętam. Ale wiadomo, że no w tym finale, gdzie Matisse był chory i Czajek grał na topie, ja grałem na midzie. To znaczy, Zimiwak grał na topie, ja grałem na midzie, później ja wszedłem na topa, Czajek grał na mida, na midzie i zgarnęliśmy to trofeum, więc na pewno wydaje mi się, że może to nawet oni pomogli bardziej mi niż ja im. No, ciężko to No ocenić. tak. Chciałbym jeszcze zapytać o Miwaka, czy już powoli siebie dogania? Czy widzi, że on też może w przyszłości być w Letso na przykład? Wydaje mi się, że jest bardzo wielu graczy, którzy mogą być w Lecu i to wszystko zależy tylko od ich głowy i tego, jak im się po prostu potoczy. Bo wydaje mi się, że Lec jest bardzo overhyped i w tych drużynach to wygląda. To śmiesznie może brzmieć, że mam teraz wynik jakiś 1-5, 1-6 i mówię, że Elise jest overhyped, ale faktycznie tak jest i to nie jest tak, że ci wszyscy gracze, którzy tam są, oni są niesamowici, tylko po prostu w każdej drużynie jest jeden albo dwóch graczy, którzy totalnie ciągną do góry całą drużynę. I faktycznie ostro kierują i widać tą różnicę totalnie w każdej grze, jak się na nich gra. I to nie jest tak, że po prostu cała drużyna jest na jakimś super, super poziomie i że ci wszyscy gracze są insane, tylko faktycznie widać to po tych właśnie rookie, którzy na przykład z RL-a wchodzą i od razu w następnym splicie w lecu są albo w finale, albo wygrywają, albo jakieś tam są, wiesz, MVP w ogóle, więc no to widać, że RL wcale nie jest tak daleko, jeśli chodzi o Simiwaka, to ja nie jestem w stanie powiedzieć, ile on wnosi do drużyny. Jeśli chodzi o takiego skilla indywidualnego, wydaje mi się, że brakuje mu tam jakiś tam. No ja nie oglądam ich meczy zbytnio, Ago to wiadomo, że stąpuje teraz w Ultralidze, ale gdy grałem jakieś scrimy w jakichś tam akademiach na Ago, to oni się jakoś tak nie wyznaczali jakoś bardzo indywidualnie. Na pewno. Chyba bardziej chodzi mu o takie zgranie, jakieś fajne team compy, granie razem i w ogóle, ale tak indywidualnie nie szaleją, wydaje mi się. Okej. Okay. Powiedziałeś, że duża ilość zawodników mogłaby być w lesu. Kto by mógł być w Tak. lesu według siebie? Kto jest najbliżej? Ja bym powiedział ci, że jak się wejdzie do LFL i każda z tych top 4, top 5 drużyn, to przynajmniej dwóch zawodników z każdej z tych drużyn mogłaby być w Elisji. Głównie mi chodzi o topa w tym momencie, nie? Że jak patrzę na całą Aha, o linię. topa. O topa na pewno Kabochard, na pewno Ragnar, na pewno Shygenda. Tak to nie wiem. No taką trójkę bym No powiedział jak tak. najbardziej w tym momencie. A poza LFM byś kogoś wskazał, czy aż tak nie widzisz? Bo wiesz, tutaj pojawia się Poza. Oscar Win, tutaj Dridi jakiś, może Ibo. Wydaje mi się, że Dridi na pewno nie, Oskarinin. No wydaje mi się, że jest dobry Oskarinin. Tak po prostu mechanicznie, indywidualnie, więc w jakimś teamie mógłby się znaleźć. Ibo, tak szczerze nie wiem. Wydaje mi się, że po prostu każdy z tych teamów wolałby tą trójkę z LFL-a wybrać ponad każdego innego gościa z innych regionali. Ale ja jestem takiego zdania, że naprawdę nie trzeba być insane, żeby wejść do Leca i grać w Lecu. No, chodzi o to, jaką masz głowę, jakim próbujesz, czy się wpasujesz, czy jakie masz zaufanie w drużynie, jak się odnajdziesz, więc no ten skill to naprawdę, nie wiem, no nie wydaje mi się, że to była główna rzecz, która utrzyma cię w lecu, więc tak. Ale ja ogólnie nie oglądam żadnych innych RL-i niż LFL, więc ciężko mi się wypowiedzieć o Skarininie i o Ibo, ale na pewno ja wiem, że oni są właśnie w takim top 5 top lanerów regionalnych i są bardzo dobrze. Wszystko zależy od tego, jakim siądzie meta, w jakiej grają drużynie, jak będzie format dnia i w ogóle, więc. Ale i tak wolałbym postawić na tą trójkę z LFL-a. Zresztą na Oscar Winna miałeś się okazję grać nie tak dawno na EU Masters. Tak, pamiętam, że w jednej grze Oskar nie zrobił 0-4 i wygrał, więc no wiesz, tak No jest życie tak. top lanera. Jednak ja bym chciał przejść do Misfits, które naprawdę dużo tobie dało w karierze, tak? Chyba zdefiniowało siebie na nowo, może pod pewnym względem nawet, jako zawodnika. A wydaje mi się, że szczególnie ten 2021, gdzie byliśmy naprawdę topową drużyną, dominowaliśmy RL, powiedziałbym. Szczególnie na scrimach. No brakowało tych tytułów EU Masters, które K-Corp sobie zgarnęło nam sprzed nosa, ale no byliśmy na pewno top 1 albo top 2, może jakoś top 3 w jakichś różnych czasach drużyną w 2021. A jeśli chodzi o 2020, to raczej nie byłem wtedy jeszcze tak dobrym graczem. To był taki rok, który spędziłem na bardziej improwowaniu, jakiegoś tam, wiesz, rozumieniu gry bardziej, słuchaniu się graczy i tak dalej. Też bardziej rozumienia takiego
LEC Lifestyle'u, bo już wtedy zacząłem żyć z LEC drużyną. No i w sumie tyle, no. Właśnie o co chciałem zapytać, jeśli chodzi o Mistrz 2020, Premier. Czy nie czujesz wtedy takiego niedosytu, bo jednak dostałeś się na Masters latem, ale nic z tego więcej nie wynikło, nie? Mimo, że mieliście całkiem fajny skład. Pamiętam, że w 2020 mieliśmy bardzo dużo problemów w drużynie Inside, że trafiliśmy na kilku graczy, którzy naprawdę bardzo ciężko było z nimi współpracować. Robili ogromne takie dramy i dymy w drużynie, że czasami na przykład musieliśmy kancelować screamy, bo ktoś nie chciał grać, więc wydaje mi się, że po prostu te drużyny implodowały od środka. I do tego też powiem szczerze, ja byłem wtedy słaby, wydaje mi się. W 2020 ja nie byłem po prostu na tyle dobrym graczem, żeby wnieść na tyle, żeby te drużyny coś osiągały. Ale to się bardzo, bardzo zmieniło i to bardzo szybko, więc ten 2020 ja patrzę na to w ten sposób, że to był taki rok pod improv. Nie miałem żadnych osiągnięć, tak szczerze, tam wygraliśmy tylko te finały LFL-a w 2020 w Monako. No ale w sumie tyle, to nie był jakiś bardzo ważny turniej. No, te składy też były średnie. Mimo wszystko były wtedy plotki o tryoutach do głównego składu w 2020 w off-sezonie. Na ile one były prawdziwe? Tak, miałem tryouty w Misfits. No ogólnie ta sytuacja była trochę niekorzystna, bo ja pamiętam, że ten sezon był bardzo długi dla mnie, że graliśmy bardzo dużo screamu, że po prostu sezon w ERL-u jest taki, że jeśli grasz EU Masters, później grasz te finały, później masz jeszcze jakiś inny turniej, na przykład we Francji to jakieś underdogs i tak dalej, jest bardzo mało czasu na wakacje i musisz na przykład grać cały rok praktycznie, więc ja w pewnym momencie już jak był koniec roku i powiedziałem do naszego managementu, oni mi powiedzieli, że ja będę grał tryouty do LEC-a, a ja powiedziałem, że no to super, bardzo chętnie, tylko że po prostu ja teraz chcę mieć wakacje, więc powiedzcie mi tak z 2 tygodnie przed tymi tryoutami, kiedy będą te tryouty, to ja zacznę grać w LoL'a znowu, żebym był w formie, tak? Oni powiedzieli, dobra, dobra, spoko, super, czekamy na tryouty, po czym jeden dzień przed piszą do mnie, że jutro grasz tryouty. A ja sobie pomyślałem, o kurde, nie dotykałem LoL'a przez 2 tygodnie, no to sobie zagram tryouty. I zagrałem te tryouty, no byłem okropnie słaby wtedy, szczególnie, że nie grałem w LoL'a praktycznie, przy czym przyjechał właśnie Hirit przez wpływ coacha, który był wtedy w main teamie, został wybrany nowy coach na main team w Lecu i właśnie ten coach był strasznie bias, żeby wziąć tego Hirita, swojego ziomka, którego trenował w Turcji. Oni powiedzieli, dobra, sprawdzimy tego Hirita, przyjechał Hirit i totalnie rozporządził każdego na tryoutach. Ja byłem po prostu masakrowany przez niego, ja nie wiedziałem, co się dzieje wtedy. I patrząc na to, jak Hirit grał i ile się od niego nauczyłem, to mimo to, że mógłbym być w dużo lepszej dyspozycji wtedy na tryoutach, to i tak byłem dużo gorszy od niego, więc jakoś tam nie miałem za złe tego Misfits, bo po prostu wiedziałem, że i tak nie miałem z nim szans w tym momencie, bo nawet jeśli grałem te screamy na niego już powiedzmy w ciągu sezonu, gdzieś tam w lutym, w marcu, on dalej mnie stampował na linii i musiałem się naprawdę dużo nauczyć od niego, więc no nie byłem wtedy jeszcze gotowy na to LEC. Ale więc wiesz, no dużo się nauczyłem, szczególnie na tym laning phase, dlatego teraz mój laning phase jest bardzo, bardzo mocny i no, nie zasługiwałem na LEC wtedy jeszcze po prostu. Wiesz, wolałem o to zapytać, bo jednak mówiono, że całkowicie wywozisz wtedy te auty, mówiono, że będziesz wracał i nagle się pojawił Hewitt i dlatego byłem ciekawy, nie? Co się wydarzyło, to zawsze ale są takie dziwne, zawsze są takie dziwne plotki z tymi tryoutami. Ja też słyszałem o sobie na przykład różne plotki, że oram tryouty tu, a nawet tam nie grałem, więc okay. To wiesz, dziwne rzeczy są czasami mówione za plecami, ale no faktycznie muszę przyznać, że totalnie mnie rozłożył Hirit wtedy na tryoutach i sam uznałem, no faktycznie, dobra, nie mam z nim szans, niech gra. A jak wyglądał ten słynny 6-osobowy roster, który finalnie no nie wyszedł? Czy to było tak powiedziane, że może będziesz miał szansę, czy od początku było mówione, że niby 6-osobowy roster, ale gra się osobno? Tak, to nie wiem, to była bardzo dziwna sytuacja, bo ja wiedziałem po prostu, że jest taki skład tu i taki skład tu i nikt mi nie mówił, że będę grał w Lecu. Na ogłoszeniu składów nagle ktoś mówi, że to jest 6-osobowy skład, po czym jadę na Media Day do LEC, żeby w razie co, jak jestem subem, to żebym móc tam grać i w ogóle, ale no nie wiem, no nie grałem żadnych screamów, nie czułem się, żebym był jakokolwiek. Oczywiście mieszkałem też z akademią, nie było tak, że mieszkałem w Lecu. To nie było tak, że to był 6-osobowy skład. Jedyne screamy, które zagrałem w tamtym splicie, czyli to był Spring 2021, jedyne screamy, które zagrałem
jako LEC skład, to tylko dlatego, że Hirit został ukarany za spóźnianie się, bo notorycznie się spóźniał i po prostu powiedzieli mu, że jak spóźnisz się jeszcze raz, to już to idziesz grać z kimś w akademii. Spóźnił się jeszcze raz i powiedzieli, dobra, agresywo gra za ciebie. I po prostu zagrałem jeden blok screamów tylko dlatego, że Hirit został ukarany i to nie był żaden sześciobowy skład. Nie czułem się w ogóle tak jakby, żebym był jakkolwiek częścią tego i nie wiem, o co w ogóle chodziło w tym ich, jak to się nazywało, w tym ich ogłoszeniu, gdzie mówią, że jest sześcioosobowy skład dwóch top lanerów agresywo w lecu, więc to było bez sensu. Okej. Okay. I chciałbym teraz przejść do chyba najważniejszego rozdziału w twojej karierze, 2021 rok. Finalnie ten skład okazał się największym sukcesem, tak? To był chyba jeden z największych gwiazdorskich składów w historii, tak to trzeba powiedzieć. Tak, to naprawdę no plan był dokładnie taki, że po prostu robimy super skład, miażdżymy RL to i każdy z nas chciał po prostu wejść do leca, więc no naprawdę w Springu w ogóle się to nie udało, bo Spring to tak, przegraliśmy finał 0-3, do tego odpadliśmy w ćwierćfinale z tego co pamiętam EU Masters, więc to był totalny dramat, ale głównie to polegało na tym, że faktycznie mieliśmy trochę problemy też drużynowe, że ludzie nie mieli do siebie zaufania. Faktycznie możesz mieć bardzo dobrych indywidualnie graczy, tylko każdy po prostu grał dla siebie. To nie była jedna drużyna, tylko jedna osoba miała jeden plan, druga osoba nie chciała go słuchać, trzecia osoba myślała, że jest jeszcze mądrzejsza, dawała swój plan. Każdy grał inną gierkę, każdy grał pod siebie, pikował pod siebie, więc to było po prostu tak, że każdy chciał być bohaterem, ale w pewnym momencie uznaliśmy, że faktycznie jednak trzeba zacząć wygrywać, nie? Bo jesteśmy dobrzy, chcemy być w lecu. Dlaczego to nie działa? Mieliśmy dużo takich walk, po prostu nawet w środku splitu w drużynie, że ludzie po prostu przestali się lubić i naprawdę byli wkurzeni na siebie, ale po pewnym czasie nauczyliśmy się żyć ze sobą, nauczyliśmy się, kto jest w czym dobry, jak tego używać i w ogóle. I naprawdę w pewnym momencie czułem się, że jesteśmy nie do pokonania. Naprawdę, miażdżyliśmy wszystko. Mieliśmy tak, że na scrimach wygrywaliśmy może 90% gier i graliśmy cały czas i tak tylko na te najlepsze drużyny z RL, czasem nawet na lecowe teamy. I byliśmy naprawdę insane drużyną, więc tak. Mhm. I to lato w waszym wykonaniu, chyba wiosna, musieliście się dogadzić, jak sam powiedziałeś, ale lato już było dopracowane do granic możliwości chyba, komunikacyjnie. Tak, i summer to było pik mojego życia, tak szczerze, wszystko było super, moje życie było super, wyniki, tak jakby mood w drużynie, to jak graliśmy, no po prostu marzenie, naprawdę, szczególnie, że wygraliśmy LFL, summer, później no zabrakło tego EU Masters i później wygraliśmy znowu faktycznie na to K-Corp, to Monaco finały, gdzie ja dostałem MVP i graliśmy przed ogromną sceną, znaczy przed ogromnym crowdem, gdzie była super scena i atmosferka też była super, ale no faktycznie to EU Masters, gdybyśmy zrobili trzy winy, czyli że LFL, Summer, później EU Masters i później wygrana w Monaco, to byłoby to coś nieprawdopodobnego, naprawdę. Wydaje się tobie, że może gdybyście wygrali EU Masters, to może nawet cały skład byłby w lecu teraz? Czy aż tak może wydaje nie? Wydaje mi się, że jest taka możliwość, naprawdę, jest. Bo wiesz, bo w tamtym czasie mówiono Woolite, Jacktur, najlepszy bot poza lesem, że musieli się dostać, no. Po prostu tak, ale faktycznie byli, no faktycznie byli, po prostu nikt nie miał do nich podjazdu. Ale nie wiem, jakoś tak wydaje mi się, że po prostu serio to EU Masters ma ogromne znaczenie. Czy jesteś w finale, czy wygrasz, czy tak, czy po prostu zczołkujesz półfinale, ćwierćfinale, to jest naprawdę, wydaje mi się, że to ma największe znaczenie, jeśli chodzi o dostanie się gdziekolwiek w tym momencie. Jak wspomniałeś o tym lanie w Monaku, no to jakie to były dla ciebie emocje? Bo jednak po pierwsze byłeś wypuszczony już brakiem lanów, nie? Już tych lanów nie było chyba półtora roku. I nagle się pojawił. Tak, no naprawdę ten LAN był super, bo szczególnie, że to było w Monako, super miejsce, to był chyba najlepszy hotel, który mogliśmy tam dostać, praktycznie na samym końcu takiej ogromnej alejki, więc no nie wiem, jak to w sumie opisać, no to był jeden z najlepszych weekendów mojego życia, mógłbym powiedzieć, szczególnie, że crowd, zazwyczaj, gdy patrzysz na takie turnieje, gdzie gra K-Corp, to musisz zważać na to, że cała scena i cała widownia jest oczywiście za K-Corp, tak? Ale gdy wygraliśmy na nich właśnie w tym finale, to było czuć tę energię, że oni
nie byli tak bardzo sad i wkurzeni, że K-Corp przegrał, ale faktycznie cieszyli się też dla nas, gdy na przykład podnosiliśmy puchar, gdy byłem na wywiadzie przy MVP, faktycznie skandowali mój nickname, wszystko, można było poczuć tę energię i no naprawdę super uczucie. No jestem naprawdę też zaskoczony, że ta scena i ta widownia nie byli tak bardzo biased, jeśli chodzi o wiesz, o K-Corp, tak? Tylko po prostu naprawdę cieszyli się też z tego, że my tam jesteśmy. W ogóle pozwolę się jeszcze zapytać, jak dogadywaliście się jako zespół, bo jednak było trzech Polaków i jeden Niemiec, nie? To mogła być mieszanka wybuchowa. No ogólnie właśnie wydaje mi się, że Sertus się bardzo wpasował do tego, bo on jest bardzo taki chillerski, mógłbym powiedzieć, że on totalnie ma wywalone we wszystko, siedzi sobie, nawet czasami nie słucha. On jest taki, że po prostu nie jest gadatliwy, nie? Więc jemu to już w ogóle tak jakby w żaden sposób nie przeszkadzało, bo on sobie tam siedział, streamował, coś tam do nas raz do nas zagadał. Wiesz, to nie było tak, że przecież naprzeciwko niego cały czas gadaliśmy po polsku, nie? Wiadomo, że mieliśmy też szacunek do naszego teammate'a, ale nie miał z tym problemu, że przy jakiejś, nie wiem, chcemy coś powiedzieć do innej osoby, tylko coś na szybko po polsku, to on powiedział, że on mówił zawsze, że nie ma z tym problemu i spoko, gadajcie sobie, mnie to i tak nie interesuje, co tam sobie gadacie. Więc wydaje mi się, że akurat to było fajne, bo jest wiele graczy i wielu takich ludzi, na przykład w organizacjach, którzy po prostu banują mówienie w jednym języku tylko po to, żeby ludzie inni się nie czuli z tym źle. Ale on naprawdę był bardzo, bardzo w porządku z tym. Chciałbym jeszcze zapytać o K-Corp. Czy według Ciebie ta organizacja powinna być w lesu, w niedalekiej przyszłości? Patrząc na to, jakie zasięgi robią. Zresztą widziałeś te tłumy, które pewnie były w... Tak, zdecydowanie. Ja ogólnie sam jestem fanem K-Corp. Też gdy byłem na LANie w Nicei i była tam taka kolejka offline, gdzie po prostu graliśmy sobie, wiesz, no tak jakby na scenie przed publicznością, to gdy zakończyłem swój mecz i poszedłem sobie też siedzieć na scenie, to siedziałem razem z kibicami K-Corp i krzyczałem razem z nimi, gdy Rekkles robił pentakilla, więc wiesz, no ja ich bardzo lubię, ja też jestem fanem, organizacji uwielbiam, graczy też bardzo lubię i jestem fanem ogólnie e-sportu, więc no wiesz, dla mnie to by było super, gdyby byli w lecu. To ja tak ryzykownie powiedziałeś, że jesteś fanem K-Corp, patrząc na to, jak podchodzi do tego nasze polskie community. Nie wiem, czy siedzisz w wojenkę. Nie śledzę zbytnio, ale no wiesz, ja jestem prosty fanem e-sportu i oni są, dają dużą energię, ci gracze są bardzo dobrzy, dają dobre show, więc nie ma co być hejterem, szczególnie, że tak. Ja jestem osobą, która wydaje mi się, że wygrała akurat szczególnie najwięcej przeciwko K-Corp, szczególnie takie ważne finały i to ja byłem osobą, która odbierała im te najważniejsze tytuły, więc wiesz, to głównie powinien być mój przeciwnik, tak? Ja i tak bardzo ich lubię, więc wiesz, nie ma takiej jakiejś nienawiści, ja ich bardzo lubię. No tak, zobaczymy, może zobaczymy w przyszłości i w sumie sam mam nadzieję, że w końcu się relacja rozszerzy, ale to jest dyskusja w ogóle na inny temat. Chciałbym, a jeśli chodzi o K-Corp, chciałbym zapytać jeszcze o pana Adama. Bo wiesz, przez długi czas to byliście rywalami, tak? Zresztą ty community francuskie sobie memowało, że on jest dla ciebie kryptonitem, nie? Że to jest jedyny top player, który jest w stanie ciebie pokonać. Potem w K-Corp zresztą też. Jakoś te gry na niego wyglądały trochę gorzej niż zwykle. Jak ty to postrzegałeś? No na pewno Adam to był taki fresh gościu, który bardzo miał bardzo dobrą linię, był taki grał bez strachu, plus grał takie postacie, które są niewygodne do gry przeciwko. Więc wiesz, ja jestem taką osobą, która się nie boi też, dlatego jeśli on na przykład grał sobie jakimś Dariusem, grał sobie Olafem, to wiesz, ja potrafiłem go podjąć, nie boję się tego. Zginięcie w grze komputerowej to nie jest coś, co mnie przeraża, więc jeśli zginę na kogoś 1v1, nie jest to żaden problem, więc to nie jest tak, że jestem jakąś maszyną, która nie robi błędów, a faktycznie Adam ma bardzo dobry laning phase i jest bardzo groźnym graczem, więc ja po prostu od zawsze wiedziałem, że ja nie muszę w ogóle go nawet pokonać na linii, bo ja wiem, co wnoszę do drużyny i wiem, jakie on ma słabe aspekty, więc to, że na przykład zginę gdzieś na linii czy coś takiego, czy gram jakiś słabszy matchup i on jest do przodu, to nie jest żaden problem, to się po prostu zdarza i trzeba dalej grać w gierkę. Ale z tym, że jest takim kryptonitem dla mnie, to tak szczerze się naprawdę nie zgodzę, bo to były takie kilka meczy, na przykład ten mecz w tym turnamencie Underdogs w 2020, to wiesz, gdy się podchodzi do takiego meczu, gdy nie znasz jakichś gości, plus
grasz na typów, których możesz nazywać OTP, solo queue i sobie ciśniesz bekę i grasz tak dla jaj. Raz na jakiś czas możesz, wiesz, zunderperformować albo na przykład, nie wiem, no, nie docenić swojego przeciwnika i po prostu zagrać nie do swojego piku umiejętności, więc wydaje mi się, że to akurat wtedy się tak stało, że po prostu nawet nie wzięliśmy na serio tego meczu. Ja zagrałem jakimś Ornem, on grał Camillą, wjeżdżałem pod tower, wiesz, totalnie agresywnie i tak dalej. Jakoś tam zoutplayował jakiś mecz i więc jakoś to poszło dalej. Gdy grałem na przykład finał w Springu i przegraliśmy 0-3 w obu meczach, gdzie mieliśmy tam jakieś szanse na wygraną, oprócz tam chyba ostatniego meczu, zrobiłem solo killa na topie, więc i byłem bardzo do przodu, więc to nie jest tak, że Adam jakoś zmiażdżył te finały przeciwko mnie, tylko po prostu faktycznie byli dużo lepsi jako drużyna. I chciałbym tym akcentem przejść już do Team BDS Akademii i jak to się potoczyło z twojej strony. W sensie, jak wyglądało też odejście z Misfits, jeśli możesz powiedzieć. Misfits na początku off-sezonu mi powiedziało, że oni są zadowoleni z Hirita i będzie ich top lanerem w lecu. Ja powiedziałem, dobra, no nie ma problemu, ale w takim razie, jeśli nie daliście mi szansy przez 2 lata zagrać w LEC, to ja już nie chcę być w tej organizacji. Po prostu wolę sobie zacząć gdzieś nowy start, tak jakby zbudować sobie zaufanie od zera. Bo tutaj, wiesz, jeśli pracujesz z jakimiś ludźmi przez 2 lata, nie dali ci szansy w lecu, to znaczy, że oni mają coś tak jakby, nie wiem, jakiś taki bias, że widzą już pewne rzeczy w innym aspekcie, albo postrzegają cię przez pewne rzeczy, więc ja po prostu wolałem mieć gdzieś nowy start i może ci inni ludzie, z którymi bym pracował, zauważyliby jakieś inne cechy we mnie, których tamte osoby już na przykład, nie wiem, nie chciały widzieć, albo po prostu nie widzą tego jako plus, więc ja po prostu uznałem, że to jest koniec mojej przygody w Misfits. Bardzo im dziękuję, bo te lata były fajne, ale no wiesz, jakoś tam trzeba ruszyć dalej. Wybrałem Misfit, znaczy BDS z tego powodu, że na pewno organizacja była super, do tego to była drużyna w LFL-u, chciałem zostać w LFL-u, plus wiedziałem, że jest szansa, że mogę być po prostu lepszy niż Adam i wejść za niego, tak jak to się stało. A, jeszcze do tego grałem z kumplem Robertem, tak, więc kolejny plus. Okej. Okay. A możesz zdać jeszcze, jakie inne drużyny rozważałeś, czy nie chcesz o tym teraz mówić? No, miałem dużo ofert ogólnie. Tam były jakieś różne drużyny, nawet te bardzo popularne z Hiszpanii. Miałem kilka ofert z LEC, ale one się posypały. No tu, tutaj o Excel mówiono dużo. Tak, to miałem. Byłem już prawdopodobnie, że zaklepany w Excel. Taka była sytuacja, ale coś tam. Naprawdę ta sytuacja była taka bardzo nieprzyjemna w tym off-sezonie, bo tam dużo rzeczy było takich, że maszyna tak jakby cały czas czekała na jeden ruch, powiedzmy, jakiegoś bardzo ważnego gracza, który jeśli pójdzie do tej drużyny, to ta inna drużyna zrobi co innego. Jeśli pójdzie tutaj, to ta inna drużyna zrobi co innego. I każdy musiał czekać na ruch jednego gracza, co postanowi i co się stanie. Ponieważ wiesz, jeśli możesz na przykład zgarnąć ziomka, który jest top 3, to wolisz nie podpisywać jeszcze jakiegoś rookie, bo możesz zaczekać, aż zgarniesz tego lepszego. Wiesz, co chodzi? Dlatego no ten off-season był taki bardzo tricky, ja musiałem stalować bardzo dużo czasu z podejmowaniem decyzji z innymi organizacjami, czekać na decyzje innych ludzi. A na końcu okazało się i tak, że Excel wzięło Fina, który nawet na początku nie był w ogóle w żadnym tak jakby, wiesz, udziale całego tego procesu, gdzie ja już byłem praktycznie zaklepany w Excel i oni powiedzieli, że dobra, jeśli nie uda nam się zgarnąć tego gracza, to jesteś na 90%, a ten gracz był praktycznie nie do wzięcia, więc ja już wszyscy już tak jakby praktycznie wiedzieli, że będę w Excel, ale tydzień minął i nagle oni mówią, o wiecie co, już wzięliśmy Fina. A ja sobie myślę, O no dobra, no to Jezu. szkoda. Więc no to było trochę niefortunne, ale no co zrobisz? Takie jest życie i taki jest sport i e-sport jest dokładnie taki sam, więc biznes is biznes, co nie? Ale miałem też bardzo dużo ofert, na przykład tam z innych lig, jakichś hiszpańskich, te bardzo popularne drużyny, ale po prostu uznałem, że wolę zostać w LFL. Zakładam, że o ten zawodnik, o którym wspominałeś, to po prostu był alfa, nie? Bo pewnie dużo organizacji się o niego biło. A to tylko takie domysły, nie? To pozostawię tobie te domysły. Jednak chciałbym wrócić już do sezonu wiosennego w BDS-ie. Poszło wam dobrze finalnie. No było tak, że ja sam się nie spodziewałem tego, że wejdziemy do finału. Wydawało mi się, że jesteśmy dosyć słabą drużyną. Na pewno dużo rzeczy musieliśmy
poprawić, pracować nad nimi. Wydaje mi się, że ja bardzo się strasznie poświęciłem temu, żeby tylko pomóc tym graczom i naprawdę ja już czasami nie miałem nawet czasu na solo queue i po prostu pokazywałem ludziom różne zagrania, uczyłem ich różnych rzeczy, takich podstaw. Po prostu stałem się drugim coachem i po prostu pomagałem tym rookie albo tym mniej doświadczonym graczom, bo wydaje mi się, że ja mam ogólnie taką dobrą wiedzę nie tylko ze swojej roli, ale z każdej roli, ponieważ miałem bardzo doświadczonych graczy w swoich byłych drużynach i ci wszyscy gracze byli bardzo wokalni i oni na przykład tłumaczyli swoje zagrania, dlaczego robią to, tłumaczyli w jaki sposób myślą. Ja to wszystko dobrze zapamiętałem, dlatego teraz bardzo łatwo jest mi wskazać błędy na innych pozycjach, więc no ja się trochę stałem takim drugim coachem, bardzo pomagałem tym graczom rookie, tym mniej doświadczonym typu Zico, czy nawet Robertowi też. I bardzo się poświęciłem temu, że moje takie gry nie były stompujące indywidualnie, tylko bardziej właśnie się tak pomagały, znaczy starałem się pomóc całej drużynie. Dlatego wydaje mi się, że strasznie bardzo dużo oddałem od siebie i może to nie było takie dobre, jeśli chodzi o samorozwój. Niby nie byłeś głównym napędem drużynowym, ale jednak robiłeś też te piękne placey, chociażby na ULG, tak? Przeciwko bodajże Vitality B to To było. było chyba akurat przeciwko Gamers Origin, przeciwko Wizzyczaciemu, z tego co, a może i Vitality też, nie pamiętam. Ale no wiesz, to i tak nie były takie playe, z których ja byłbym jakoś super zadowolony, bo ja jestem takim perfekcjonistą, który na przykład widzi, że zrobisz jeden movement zły albo jeden autoatak zły, to już jest na siebie obrażony i myśli, że powinien grać lepiej. Ale właśnie czekałem na to, że na przykład w Springu bardzo dużo chciałem dać od siebie, żeby ludzie się zgrali, żeby ludzie rozumieli podstawy, a w Summerze chciałem po prostu już móc zacząć grać full pod siebie, zacząć tylko oglądać replaye z koreańskiego solo queue tylko po to, żeby grać lepiej matchupy i w ogóle, więc to był taki proces, który wymagał czasu i po prostu wiedziałem, że w Summerze te wyniki na pewno przyjdą. Ale okazało się, że no, że co, weszliśmy do finału, jakimś cudem pokonaliśmy te wszystkie drużyny, bo zrobiliśmy bardzo dobry run, pokonaliśmy Vitality, pokonaliśmy K-Corp, prawie, oczywiście GO pokonaliśmy na początku, prawie pokonaliśmy LDLC, gdzie bardzo dużo ludzi się śmieje, że zrobiliśmy wynik 4-0, a przegraliśmy, bo te mecze były już totalnie wygrane, a trollowaliśmy na przykład jednym fightem i ludzie kończyli na nas grę, więc no wydaje mi się, że akurat w tym LFL-u ten performance w samych playoffach był naprawdę bardzo dobry. A co się wydarzyło na EU Masters? Jestem niezwykle ciekaw, bo wchodziliście jako jedna z drużyn, które mają wygrać EU Masters. Było mówione, że być Tak. może jesteście godni finału, może nawet, że jesteście kandydatem do wygrania. I Ja nagle tak. No. się głupy wydarzyły, nie? Ja już tak po samym finale już się tak czułem bardzo mocnie i bardzo pewnie. Uważałem, że jesteśmy jednak faktycznie już dobrą drużyną, szczególnie gdy będziesz dużo meczy w playoffach, bo my zagraliśmy tak dużo meczy w playoffach, chodzi o same best of piątki, że te mapy wyrównały się z całym regular splitem, albo może i było ich nawet więcej. Że wyobraź sobie, że grasz chyba 8 tygodni kolejek, a w ostatni tydzień, czy tam w ostatnie 2 tygodnie grasz tyle samo meczy oficjalnych, ile zagrałeś przez te 2-3 miesiące. Więc my naprawdę byliśmy tak jakby przeorani już tym, że mogliśmy bardzo dużo zyskać właśnie w tych playoffach, że graliśmy, mogliśmy się dotrzeć, mogliśmy ogarnąć, jak to działa pod wielkim stresem i w ogóle, więc już naprawdę wydaje mi się, że byliśmy w bardzo dobrej formie i zrobiliśmy jeden ogromny błąd. Ludzie uznali, że zrobiliśmy już dobrą robotę i oni potrzebują wakacji. Więc gdzie my zakończyliśmy LFL, inne drużyny scrimowały wtedy na LEC teamy, bo wtedy były playoffy w Lecu, a my pojechaliśmy na wakacje. Więc wiesz, tak to wyszło, że my tak jakby cofnęliśmy się z naszym improvem, bo każdy nawet, nie wiem, no nie grał solo queue, pojechał gdzieś sobie do domu, imprezował czy cokolwiek, a inne drużyny stawały się coraz lepsze i grały na najlepsze drużyny w Europie i scrimowały na nie, więc wydaje mi się, że to był największy błąd decyzyjny, że po prostu ludzie już się tak cieszyli tym naszym wynikiem, dojściem do finału, że nie byli głodni tego, żeby ugrać jeszcze więcej. Więc wydaje mi się, że to był główny błąd. To była wspólna decyzja, tak? Drużynowa. Nie Czy wydaje mi kogo? się, wiele. Nie, to była po prostu decyzja trenera. Może niektórych tam graczy, że po prostu faktycznie chcieli przerwę, ale ja na przykład zostałem w Gaming House'ie i ja nie byłem tak jakby, no nie byłem bardzo szczęśliwy z tej przerwy. Wyszło jak wyszło, wróciliśmy z przerwy. Każdy był słaby indywidualnie, więc scrimy szły gorzej. Po czym scrimy szły gorzej, bo byliśmy słabi, więc każdy był dużo bardziej zdenerwowany na innego.
gracza, że po prostu ktoś robi błędy, których wcześniej nie robił, bo jest po prostu słaby, więc jesteś zdenerwowany, że dlaczego w takim ważnym momencie nie jesteś w formie, tak? Więc dlatego i mood się popsuł, i gameplay się popsuł, i screamy się popsuły. Po prostu wszystko poszło jedną taką pochyłą w dół, więc wydaje mi się, że ta decyzja o zrobieniu przerwy naprawdę dużo nas kosztowała. Jeszcze są małe masy, gdzie nie byłoby szkoda, gdybyście doszli do ćwierćfinałów, nie? Ale wy przegraliście mecze 2 na Bifrost, które były do wygrania. Nie oszukujmy się, że tam właściwie przegraliście sami Georgi. No to jest, ja nie wiem, jak to się zawsze dzieje, ale w EU Masters bardzo dużo graczy czołkuje. I po prostu nie wiem, od czego przychodzi ten stres, ale naprawdę widać to od razu po niektórych graczach, że oni grają, że to po prostu inne osoby przychodzą do komputera. Nie mówią tak samo, nie grają tak samo, nie pikują tych samych postaci, po prostu nie wiem, o co chodzi, ale zawsze w różnych drużynach miałem to samo, że możesz być najlepszym graczem w playoffach w LFL-u, po czym idziesz na Best of One w EU Masters i jest się totalnie innym graczem i ja nie rozumiem, dlaczego ludzie biorą na siebie taką presję przy EU Masters. To jest zwykły turniej, losowy turniej. Idziesz sobie zagrać BO1, prawdopodobnie na dużo gorszych graczy, na których grałeś w playoffach w LFL-u i nagle performujesz dużo gorzej, więc no, to był bardzo, bardzo unlucky turniej dla nas, szczególnie po tej przerwie, więc no, zdarzyło się, po prostu nie zasługiwaliśmy na to, żeby się dostać do playoffów. Okej, okay, i chciałbym już przejść do bootcampu, który zmienił chyba najwięcej z twojej perspektywy. Kiedy dowiedziałeś się, że będziesz w lesu? We wcześniej już fazie bootcampu, czy już pod koniec? Bootcamp trwał 3 tygodnie i dowiedziałem się, że będę w lecu w połowie ostatniego tygodnia, czyli po 2,5 tygodnia. I to było tak, że do wyjazdu było może 3-4 dni i dopiero wtedy się dowiedziałem, że będę w LEC. Ale ten bootcamp był naprawdę bardzo taki wyczerpujący, ponieważ to wyglądało tak, że po prostu graliśmy po 10 godzin solo queue, graliśmy 2 bloki scrimów i spaliśmy może po 6 godzin tylko po to, żeby grindować jak najwyżej, więc robiliśmy to przez 3 tygodnie praktycznie, no może przez te 2,5, gdzie właśnie jak już się dowiedzieliśmy, że kto jest w głównym składzie, a kto nie, to już wtedy ta presja zeszła i ludzie już nawet nie dotykali komputera, tylko po prostu enjoyowali sobie Koreę. Ale no ten wyjazd do Korei naprawdę nie podobał mi się tak, jak uważałem, że będzie i wydaje mi się, że to może to nawet nie była najlepsza decyzja managementu na wyjazd w taki Trochę sposób. za dużo chyba, nie? W sensie, dopiero co skończyłeś jedną ligę, dopiero co skończyłeś turniej i od razu jedziesz na kolejny bootcamp, gdzie 3 tygodnie później, czy 2 tygodnie później masz resa, nie? No, słuchaj, najgorsze jest to, że wszystkie te drużyny w Springu, czyli i w LFL-u, i w LEC-u, grały ze sobą cały split, czyli już mają pewne synergie wytworzone. Przy czym mają już jakieś plany, nad czym mogą zimprowować, są już do siebie przyzwyczajeni i tak dalej. Gdzie my pojechaliśmy do Korei, codziennie był inny miks drużyn, nikt nie grał ze sobą. My tym składem, którym gramy teraz w LEC, przysięgam, że nie zagraliśmy może nawet 3 gier razem ze sobą w Korei. Zawsze był jakiś inny miks. Więc nie zbudowaliśmy żadnej synergii. Jedyne, co się stało, to po prostu każdy pojechał tam, grał przez, nie wiem, może 15 dni po 16 godzin dziennie na komputerze i każdy grał w różnych innych, tak jakby, scenariuszach graczy i takich miksów, gdzie inne drużyny już miały zbudowane synergie. Przy czym my, tacy zmęczeni po Korei, wróciliśmy do Europy. I za 2 tygodnie, czy tam za 3 tygodnie, już było LEC, więc my zagraliśmy może 6 bloków scrimów tym składem, gdzie inne drużyny grały ze sobą cały Spring. Więc tak to wygląda. A z jakim nastawieniem idziesz do kolei? Bo zakładam, że widziałeś, o co będzie się stawka toczyła, że być może zagrasz w lesu, jeśli dobrze bootcamp pójdzie. Jechałeś tam z nastawieniem, że musisz wygrać te tryouty? Ja jechałem tam z takim nastawieniem, że wiedziałem, że wygram tryout, ale też byłem tak jakby bardzo hyped, żeby zagrać na tych graczy z Korei. Patrząc na to, ile ja wnoszę do drużyny, tak jakby się zachowuję w drużynie, to ile wnoszę, to co mówię, to ile wyciągam na review, to jak uczę graczy, to jaki mam ogólny playstyle, to ile mówię w środku gry. Ja po prostu wiedziałem, że wygram tryout, bo po prostu Adam tak jakby jest bardzo dobry indywidualnie i jest właśnie takim graczem risky, takim graczem agresywnym i tak dalej, ale jeśli chodzi o sam gameplay czy reviews,
no to nie wnosi praktycznie nic do drużyny. A ja jestem właśnie specjalistą w takiej dziedzinie, szczególnie gdzie jest. Jest taki filmik na ogłoszeniu, gdzie Grabs mówi, że drużyna bardzo potrzebowała struktury i to ja jestem tą osobą, która taką strukturę wnosi. To właśnie mówi o tym, jak ja działam w drużynie i to, co robię, jest bardzo tak jakby pomocne dla całego składu. Chciałbym jeszcze zapytać o X-Matiego a Kronoshota, bo jednak gdy się zaczęło ten bootcamp, wielu ludzi mówiło, że Kronoshot musi wejść. W czym jeden jest lepszy od drugiego, albo po prostu jak... Kto zdecydował o tym, kto gra? No z tego, co wiem, decyzją coachów było to, że nie chcieli mieć po prostu za dużo głosu w drużynie, gdzie ja jestem bardzo wokalnym graczem, Tinkrow jest bardzo wokalnym graczem i Crowny jest bardzo wokalnym graczem i oni po prostu bali się tego, że będziemy tak jakby się przekrzykiwać w grze. Więc na pewno to było jedną z tych rzeczy, gdzie dlatego nie chcieli nas razem w jednej drużynie. A jeśli chodzi o takie ich indywidualności, to no, wiadomo, że mają jakieś inne swoje zalety. Crowny jest bardziej takim dominatorem na linii, a X-Mati jest bardziej takim weaksiderem, gdzie to było oczywiście widać w K-Corp, gdzie zadaniem X-Matiego było zagranie Ezrealem czy Jinx i stanie pod towerem, gdzie Targamas dajwuje topa, tak? A Crowny jest właśnie totalnie innym graczem, gdzie on bardzo lubi grać pod linię, bardzo lubi snowballować gierkę. Więc to są ich zalety i wady. Nie wiem, co by było lepsze dla naszej drużyny, nie dla mnie jest to oceniać i to była oczywiście decyzja coachów, ale faktycznie podjęli decyzję z tego względu, że bali się, że będziemy tak jakby się totalnie nie zgadzać w grze i byśmy mieli za dużo perspektyw, jak chcemy grać grę. Okej. Okay. Kolesiostwo nie miało znaczenia, nie? W sensie no, to, że kiedyś grałeś z Audotę i z Tsinkovem, nie miało żadnego wpływu zapewne. Nie, to nie ma żadnego. Coś takiego jak synergia, która była kilka lat temu, to nie ma żadnego znaczenia, szczególnie, że meta się zmienia cały czas, więc albo... Ja też nie jestem fanem takiego mówienia, że jest synergia. Albo grasz dobrze, albo jesteś nobem i synergia nie ma żadnego znaczenia. Albo wiesz, jak masz grać i obaj się rozumiecie, bo wiecie, jak gra powinna działać, albo nie. I to nie jest względem jakiejś synergii, bo jeśli jesteś... masz synergię z innym graczem, ale obaj robicie słabe zagranie, to jesteście po prostu obaj słabi, a nie, że jesteście dobrzy, bo macie synergię, więc to tyle. I chciałbym teraz przejść do Lesa, bo wszyscy wiemy, jak aktualnie wyniki wyglądają. Z czego to wynika? Właśnie przez ten krótki czas, w którym gra się jeszcze może są inne czynniki aktualnie. Na pewno wydaje mi się, że to, że nie mamy w ogóle takich podstaw ogarniętych ze sobą, że wydaje mi się, ogólnie będę szczery, wydaje mi się, że indywidualnie jesteśmy po prostu słabi, więc my musimy po prostu albo nadrobić to jakąś pracą drużynową, albo jakąś, wiesz, musimy być po prostu smarter niż inni, po prostu jakoś ich ogrywać na mapie, albo jakoś team kompowo, albo być po prostu tacy cwani w grze, tak? A wydaje mi się, że nam po prostu tego brakuje. Nie dość, że nie jesteśmy ogarnięci, że inaczej gramy ze sobą, nie jesteśmy przyzwyczajeni do jednych, do jakichś tam... Nie mamy wypracowanego takiego identity, że nie wiemy, pod co mamy grać, nie wiemy, kto jest w czym dobry i w ogóle, ale do tego wydaje mi się, że faktycznie jesteśmy po prostu słabi i to widać, że ludzie nas ogrywają w takich teamfightach, ogrywają nas na mapie, ogrywają nas w 2-2, ogrywają nas 1-1, ogrywają nas w wizji, wiedzą, gdzie jesteśmy, my nic nie wiemy. Po prostu wydaje mi się, że jesteśmy tutaj, żeby się sporo jeszcze nauczyć i mam nadzieję, że będziemy tak jakby improwować z tygodnia na tydzień. Sporo tych gier było do wygrania, wydaje mi się, ale ja nie jestem fanem tak jakby kradnięcia takich gier pod wynik, bo jeśli mielibyśmy wynik na przykład, nie wiem, 3-4 zamiast 1-6, ale dalej bylibyśmy tak samo słabą drużyną, jak jesteśmy teraz, to ten wynik naprawdę nie ma znaczenia i mnie to nie obchodzi, czy jesteśmy 0-15, czy 10-5, ale dalej jesteśmy słabą drużyną i nasze winy są na przykład zgarnięte tym, że zabierzemy na Shora, a byliśmy stompowani, to mnie takie winy nie interesują. Mhm. Teraz macie 2 tygodnie na nadrobienie rzeczy, tak? Bądź co bądź. Będzie dwutygodniowa przerwa między kolejnym tygodniem. Myślicie, że coś wam da? Że trochę się poprawicie w tym okresie jako zespół? Tak, ja mam nadzieję, że właśnie w tym momencie będziemy mogli trochę nadgonić do innych drużyn. Mamy sporo do ogarnięcia. Wydaje mi się, że będziemy musieli tak jakby zamknąć się w pewnych rzeczach,
na które na pewno musimy się skupić jak najszybciej. Jeśli tego nie nadrobimy, to po prostu zostaniemy w tyle, tak jak jesteśmy teraz, i będzie to bardzo szybki split. Ale na pewno będziemy musieli sporo, tak jakby, dać od siebie i zobaczymy, czy ludzie po prostu są chętni do tego, żeby dać od siebie więcej niż dają teraz. Jeśli nie, to po prostu znaczy, że nie jest to miejsce dla nas. Jak oceniasz swoją indywidualną formę na ten moment? Jesteś z siebie zadowolony, czy czujesz, że możesz dawać z siebie więcej? Ja tak szczerze nie jestem zadowolony z tego, jak się prezentuję w tym momencie. Też wydaje mi się, że jestem graczem na topie, który bardzo się specyfikuje właśnie w takich, nie wiem, zagraniach makro, graniu teamfightów, pozycji na smoku i tak jakby pomagania innym ludziom, niż próbowanie zabić kogoś na linii. Dlatego jeśli nie możemy nawet dotrzeć do sytuacji, gdzie mamy naszora, to wiesz, wszystkie te moje zalety po prostu idą w niepamięć, a szczególnie, że na przykład teraz jest taka meta, że grasz sobie na topie Ornem, grasz sobie Sejuani, grasz Gangplankiem, grasz Gnarem, stoisz i farmisz przez 15 minut i czekasz na teamfighty. Więc jeśli my przez te pierwsze 15 minut już jesteśmy 5K golda do tyłu, to no naprawdę wygląda to tak, że ja po prostu przychodzę sobie z przeciwnym toplanerem do takiej walki i on przychodzi sobie do nieba, gdzie już totalnie nie musi nic robić, a ja wchodzę sobie do domu, który się pali i musimy się ratować. Jeszcze pozwolę się spytać, jaki jest twój cel indywidualny na ten split, na ten rok, czy na pewno nadal playoffy są w grze, tak? Dobrze, wydaje mi się, że powoli już tak trochę odlatuje ten sen, ale no chciałbym na pewno pobić wynik z ostatniego splitu BDS. No raczej nie jest to jakiś super wynik, mieli chyba 4 winy, ale na pewno nie chciałbym być w pozycji, gdzie mamy jeszcze mniej niż oni mieli wcześniej po zmianach, więc no jest ta opcja tego Rookie of the Split, ale patrząc na moje obecne gry, gdzie ja praktycznie nie jestem tak jakby osobą, która robi jakąś różnicę w tych grach, to na razie też jestem w tyle za innymi graczami w tym momencie. Ale na pewno dalej chcę, wiesz, improwować. Na pewno to, że gram sobie na linii, na tych dobrych graczy, to mi sporo pomaga, szczególnie, że mogę zobaczyć, jak inni grają, nie tylko na mojej roli, tylko na przykład, wiesz, zagrasz sobie scrimy, even enemy caps, coś robi fajnego, na przykład na sidelane się skampi w jednym krzaku, ogra cię jakimś, nie wiem, jakimś fogiem, zejdzie tutaj w tym momencie, to też możesz się dużo nauczyć w takich różnych momentach gry, nie tylko na samej linii, więc na pewno indywidualnie ja sporo na tym zyskam, ale też wiesz, no oczywiście moim celem jest to, żeby pokazać się na tyle, żeby ludzie uwierzyli we mnie, że jestem dobry, żebym mógł dalej się pokazywać w lecu, tak? Więc na pewno chcę utrzymać swój performance tak, żeby ludzie byli pewni, że zasługuję na to miejsce. Czyli za wszelką cenę będziesz chciał się utrzymać i pokazać, że naprawdę jesteś godny. Także Tak, te wszystkie lata. podoba mi się życie w lecu i wydaje mi się, że to jest specjalnie miejsce dla mnie i naprawdę uwielbiam granie na scenie, uwielbiam studio LEC, więc zrobię wszystko, żeby tutaj zostać. I to jest mój cel, że chcę po prostu zostać w LEC jak najdłużej. Okej. Już tak kończąc, zapomniałem zapytać jeszcze o jedno pytanko. Na kogo skrimowałeś się w Korei? Na jakie zespoły? W Korei głównie graliśmy na G2 i graliśmy też na takie bottom tier teamy z MSI, czyli tam jakieś, to było jakieś PSG, to były jakieś tam inne drużyny, tak szczerze nie pamiętam już ich nazw, ale to nie były jakieś topowe drużyny typu RNG, T1 i jakieś tam różne teamy z LPL-a i LCK, tylko to było tak, G2 plus bottom tier teamy z MSI. Ale chyba to i tak był całkiem dobre dla was, całkiem dobre doświadczenie dla was. Tak, było no bardzo fajnie, szczególnie, że wiesz, te drużyny, które na przykład takie G2 właśnie, to oni byli w piku formy, tak? Więc oni faktycznie byli tak jakby przygotowani na ten turniej. My mogliśmy się tak jakby też dla nich trochę pomóc, na przykład zagrać też dla nich warm-up team compem, który oni oczekiwali, że przeciwnik zagra, tak? Czyli że byliśmy takimi osobami, które po prostu mogą na przykład pomóc im, żeby się przygotować albo coś tam od nich wyciągnąć i tak dalej, ale no szczególnie to najbardziej w Korei interesowało mnie to solo queue, żeby zagrać na te osoby, na których ja oglądam solo queue codziennie, tak. Okej. I jeszcze ostatnie pytanko. Jak tobie się podoba Korea? Bo pewnie miałeś okazję trochę pozwiedzać, mimo wszystko, mimo tak restrykcyjnego bootcampu. Tak, no na pewno najbardziej podobał mi się LoL Park, czyli ta arena, gdzie są rozgrywane LCK mecze. Do tego byliśmy w ofisie T1,
Czyli po prostu widziałem, jak sobie Faker żyje, tak? Jak wygląda jego dzień i co robi, i tak dalej, więc to było naprawdę super. Do tego jedzenie, bardzo lubię koreańskie jedzenie, tylko naprawdę trzeba uważać z ostrością w niektórych daniach, bo czasami nie da się tego zjeść. Ale no tak, no czy coś jeszcze? Bo na pewno bardzo podoba mi się takie nocne życie, że tam, gdy wychodzisz w nocy o drugiej, to całe miasto żyje i tam praktycznie jest tylko lepiej niż w dzień, jest jeszcze więcej ludzi, więc no wydaje mi się, że szczególnie to, bo tutaj, gdy na przykład jestem teraz w Berlinie i jest druga w nocy, wyjdziesz się przejść na spacer, to nie zobaczysz nawet jednej osoby ani jednego samochodu, a tam są jakieś festiwale, ludzie po prostu cały czas tańczą na ulicy, wszyscy chodzą i tak dalej, więc to jest co innego. I jedzenie jest naprawdę bardzo fajne i czy coś jeszcze? No Solo Q na pewno. Okej. Okay. Nie, Solokiu chyba jest na najwyższym poziomie. Tak, jeszcze chciałbym spróbować ten super serwer chiński, ale no to może być problem. I myślę, że tym akcentem możemy kończyć wywiad. Chciałbyś kogoś pozdrowić? No, chciałbym pozdrowić osoby, które cały czas piszą do mnie bardzo pozytywne wiadomości, patrząc na mój wynik w lecu, dalej mi kibicują, więc mam nadzieję, że w końcu ten wynik odda i wasze wiadomości nie będą wyglądały, że następnym razem się uda, tylko że wreszcie znowu się udało. Więc pozdrawiam wszystkich, którzy piszą do mnie na Instagramie, na Twitterze, na Twitchu i dalej mi kibicują. I co? No, oglądajcie moje mecze w LEC. A was widzowie zapraszam do oglądania kolejnych wywiadów. Będą również ciekawi goście. A tobie, Tobiaszu, dziękuję. Do zobaczenia wszystkim. Dziękuję, papa.